Pegas to jeden z najlepszych programów telewizyjnych przed lat. Przyciągał przed telewizory Polaków, którzy interesowali się szeroko pojętą sztuką i kulturą. Był emitowany na antenie Telewizji Polskiej w latach 1959–2004. Jego pomysłodawcą i długoletnim autorem był Grzegorz Lasota. Pamiętacie kultowy magazyn z uroczym Pegasem w logo? Pegas zadebiutował na antenie Telewizji Polskiej 5 września 1959 roku. Symbolem programu był mityczny koń narysowany przez znanego artystę, Wojciecha Zamecznika. Charakterystyczny sygnał dźwiękowy stworzył Stefan Zawarski na podstawie wariacji fortepianowych op. ...27 Antona Weberna. Pegas to jeden z najpopularniejszych programów sprzed lat. Prowadzącymi kultowy program Pegas na przestrzeni były osobowości takie jak Maciej Wierzyński, Janusz Rolicki, Krzysztof T. Toeplitz, Marta Perchuć-Burzyńska, Andrzej Urbański, Krzysztof Koechler, Tadeusz Pikulski, Tomasz Jastrun, Marcin Król, Rafał Grupiński i Mirosław Spychalski. ...27 grudnia 2004 roku, po 45 latach nieprzerwanej cyklicznej emisji, Pegas decyzją władz Telewizji Polskiej zniknął z anteny. Polacy nie mogli uwierzyć, że to już koniec, potraktowali tę zmianę jako zakończenie pewnej ery. Trudno się dziwić. Program przez wiele lat zachowywał naprawdę wysoki poziom. 2. Trzy. Cztery lata temu Pegas powrócił, tym razem na antenie stacji TVP Kultura. Prowadzącymi są Agnieszka Szydłowska i Marek Horodniczy. Oglądaliście Pegasa? Źródło: Wikipedia.